Radio Conchita to KPM Euroconchita. Barbie Baby Langstrom Extra. Pierwsza w nocy. Czas na informacje. Ostrzały rakietowe w Bagdadzie, nikt nie zginął, poinformowała strona iracka. Dwa pociski spadły późnym wieczorem w centrum stolicy Iraku. Eksplodowały w tzw. zielonej strefie, w której znajdują się budynki rządowe, a także placówki dyplomatyczne. Jedna z rakiet spadła w odległości około 100 metrów od amerykańskiej ambasady. Nie wiadomo, kto wystrzelił rakiety. Przypuszcza się, że stoi za tym jedna z proirańskich bojówek. Podobnych incydentów w ostatnich dniach było kilka, ale żaden z nich nie wyrządził szkód. Tegoroczne Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie to handel z historią, powiedział Szwab Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. Wydarzenie, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem, organizuje rosyjski oligarcha i bliski współpracownik Władimira Putina, Wieczesław Moshe Kantor. Jako były szef Instytutu Yad Vashem czuje się osobiście dotknięty zaistniałą sytuacją, mówi Szwab Weiss. Ja mam może jeszcze odpowiedzialność osobistą, bo 7 lat byłem szefem Instytutu Yad Vashem. I mi się wydaje, właśnie wiem, że ta inicjatywa nie była ze strony Instytutu Yad Vashem. Powiem coś niedelikatnie i niech mnie wybaczą. Nie, niech mnie nie wybaczą. Tą konferencję zorganizował pan, że się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak Kantor. Handel z historią. Tego się nie robi. Do słów Szwacha Weissa odniósł się szef Kancelarii Prezydenta. Krzysztof Szczerski ocenił w TVP Info, że decyzja prezydenta, by nie jechać na uroczystości, znajduje poparcie w wypowiedzi byłego ambasadora Izraela. No to były bardzo mocne, twarde słowa, ale bardzo słuszne. I to ważne, że po tej decyzji pana prezydenta, którą ogłosił wczoraj, mamy bardzo dużo odzewu, takich sygnałów mówiących o tym, że wszyscy rozumieją, dlaczego prezydent Duda taką decyzję podjął, że to decyzja słuszna. To są także głosy ze środowisk żydowskich, polskich, z międzynarodowych, także media w Izraelu odczytały tę decyzję pana prezydenta w sposób zrozumiały. W związku z tym to oznacza, że to była dobra decyzja, to była decyzja słuszna, z punktu widzenia polskiego interesu, to z punktu widzenia ogólnego interesu prawdy historycznej. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, że właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu jest były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Polska gospodarka, jej model i możliwości inwestycji w kraju. Na ten temat mówił w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w szczycie World Economic Summit, na którym byli obecni przedstawiciele największych niemieckich i światowych firm. Premier mówił m.in., że zachęcał duże firmy do zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego na polskim rynku. Pokazywałem tutaj, na czym polega nasz nowy model gospodarczy, jak to się dzieje, że Polska, która w jednym czasie stabilizuje swoją sytuację budżetową, jest w stanie wydawać sporo pieniędzy na politykę społeczną, a jednocześnie wypełniać swoje zobowiązania wobec Paktu Północnoatlantyckiego, czyli 2% środków wydawanych na politykę obronną i w tym samym czasie jednocześnie też wydawać sporo na rozwój infrastruktury. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jego wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. World Economic Summit zorganizowano po raz 12. Fiaskiem zakończyła się włoska inicjatywa wynegocjowania porozumienia między stronami wojny domowej w Libii. Premier Faiz As-Sarraj w ostatniej chwili odwołał wizytę w Rzymie. W Rzymie Piotr Owalczuk. Premier Włoch Giuseppe Conte zaaranżował dziś osobne spotkania z premierem As-Sarrajem i jego oponentem, generałem Haftarem. Khalifa Haftar przybył do Rzymu i rozmawiał z włoskim premierem. Premier As-Sarraj, który odbył dziś w Brukseli rozmowy z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych, nie został poinformowany o spotkaniu Contego z Haftarem. Gdy się o nim dowiedział, w ostatniej chwili odwołał wizytę w Rzymie. Sytuacja w Libii ma żywotne znaczenie dla Włoch. Importują stamtąd gaz. Poza tym przytłaczająca większość migrantów przybywających do Italii przez Morze Śródziemne wypływa z libijskich portów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czas na pogodę. Marznący deszcz na południu kraju ostrzy. Alert obowiązuje na niemal całym Podkarpaciu, a także części województwa małopolskiego i lubelskiego. Poza tym noc pochmurna z miejscowymi opadami mrzawki, deszczu lub śniegu w górach. Termometry wskażą minimalnie od minus 2 stopni na południowym wschodzie, około 3 w centrum do 7 na północnym zachodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po pierwszej. Powtórka programu.
24 pytania. Rozmowa poranka. A w studiu jest już ze mną pan minister Michał Woś, minister środowiska, członek Rady Ministrów, który uczestniczył we wczorajszym posiedzeniu Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta i podejrzewam, że sytuacja w Iraku, co prawda było to przed tym atakiem w Iraku, w Iranie, była przedmiotem posiedzenia tejże Rady. Tak, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście Rada Gabinetowa ma te same uprawnienia co Rada Ministrów, a to oznacza, że wszystkie informacje z wewnątrz są niejawne, są klauzulowane, tak? Natomiast pan prezydent podał porządek obrad. Rzeczywiście rozmawialiśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Analizowaliśmy tą sytuację pod właściwie wszystkimi możliwymi aspektami, zwłaszcza z perspektywy ważnej dla Polski, ale przede wszystkim mówiliśmy o bezpieczeństwie naszych obywateli. No bo narzuca się też pytanie, co z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w Iraku, prawda? I w tej bazie, która została zaatakowana, też byli. Polskie MSZ podało, że nikt nie ucierpiał z Polaków. Tak, znaczy informacja jest potwierdzona w Ministerstwie Obrony Narodowej, że żadnemu z Polaków w tej bazie nic się nie stało. Natomiast trzeba też powiedzieć, że zresztą to oświadczył minister spraw zagranicznych Iranu, że Iran podjął kroki odwetowe, że jakby był zobowiązany do podjęcia takich kroków. I akurat ta baza, z której wyleciało, czy rozpoczęła się operacja likwidacji generała Sulejmaniego, no bo to była konkretnie ta baza, była jednym z potencjalnych celów ataku. Nasi żołnierze oczywiście zawiesili misję szkoleniową już wcześniej, nie wychodzili z bazy, przebywali tam bezpiecznie i rzeczywiście na ten moment mamy informację, że żadnemu z naszych żołnierzy nic się nie stało. Przebywa tam około 150 polskich żołnierzy w ramach tej misji szkoleniowej NATO. Natomiast naszym celem, znaczy też pan prezydent powiedział w pierwszym wywiadzie, tak? Znaczy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście wymaga bardzo dokładnej analizy, bieżącego obserwowania, reagowania bieżącego. Natomiast to nie jest przede wszystkim nasz konflikt. Tak? Znaczy my gdzieś tam historycznie nawet można powiedzieć od kilkuset lat, a Imperium Perskie dużo dłużej trwa. Jako Polska mieliśmy dobre relacje z Persami. Oczywiście no, Bliski Wschód to jest taka beczka prochu świata, więc wszystko, co się tam dzieje, ma swoje odzwierciedlenie na inne aspekty, między innymi też na ceny ropy i gazu. No już właśnie ceny ropy poszły do góry. Ale to było do przewidzenia, prawda, jeżeli dochodzi do konfliktu. Każda akcja w rejonie Bliskiego Wschodu, niezależnie czy to Iran, Irak czy inne państwa, zawsze ma jakieś odbicie na światowych giełdach. Znaczy to, co jest dla nas najważniejsze, absolutnie, bo cena ropy też jest ważna, powiedzmy, dla Polaków i dla budżetu, natomiast absolutnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i Polaków tam na miejscu, ale też bezpieczeństwo tutaj wewnętrzne, czyli rozmawialiśmy i o aspekcie zabezpieczenia antyterrorystycznego, chociażby tak rozmawialiśmy o całym kontekście na Bliskim Wschodzie, o działalności Putina, o różnych krokach Izraela, więc oczywiście bardzo, bardzo, bardzo ważne tematy, szerokie aspekt do omówienia. No tak, ale pozostaje otwarte pytanie, co z polskimi żołnierzami? Czy pozostaną w Iraku, czy rząd rozważa tutaj możliwość jakiegoś wycofywania naszych żołnierzy? My oczywiście będziemy szanować wolę Iraku, bo nasi żołnierze przebywają tam w ramach misji sojuszniczej NATO na zaproszenie Iraku i będziemy działać tak jak nasi sojusznicy z NATO. Natomiast zwróćmy uwagę, bo niewielu komentatorów jednak na to zwraca uwagę, że to na razie te pierwsze zapowiedzi, to na razie była rezolucja parlamentu irackiego wzywająca rząd, natomiast władzę wykonawczą sprawuje rząd i to rząd Iraku zdecyduje o tym. I na razie jeszcze nie przekazał takiego wniosku. Będzie to przedmiotem obrad jeszcze w pierwszej połowie stycznia rządu irackiego. Natomiast niezależnie od tego też jest zwołane pilne spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, na które się wybiera także nasz minister spraw zagranicznych, żeby
o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o takim szerokim kontekście tego rozmawiać. Panie ministrze, drugi temat, taki właśnie międzynarodowy, zagraniczny, to wizyta, a właściwie decyzja pana prezydenta, żeby nie jechać do Jerozolimy na spotkanie Yad Vashem, czyli na Światowe Forum Holokaustu, piąte Światowe Forum Holokaustu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu w Auschwitz. Czy pana zdaniem to dobra decyzja? Oczywiście, że dobra. Pan prezydent razem z, po konsultacji oczywiście z całą Radą Ministrów Domów Rady Gabinetowej taką decyzję podjął i trzeba powiedzieć, że najważniejsze obchody w ramach 75. rocznicy wyzwolenia obozu będą tu na miejscu, będą w Auschwitz, byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, bo te uroczystości tutaj w Polsce, bo to Polska można powiedzieć jest strażnikiem tej pamięci, jest strażnikiem tego miejsca, będą przecież organizowane, nie są organizowane przez polski rząd, tak, tylko są organizowane przez samych ocalałych, jeszcze ich coraz mniej i pewnie to są jedne z ostatnich uroczystości, kiedy oni są. Więc to oni organizują wspólnie z samym muzeum, więc to są główne obchody rocznicy wyzwolenia obozu. Natomiast Światowe Forum Holokaustu, czy Forum Holokaustu jest organizowane przez prywatną fundację jednego z miliarderów powiązanych też, czy wprost doradcy Władimira Putina. Cały program jest tak skonstruowany, że ma przemawiać właściwie Władimir Putin i rodzi się niebezpieczeństwo w związku z ostatnimi akcjami Kremla, tak? W związku z tymi oczywistymi prowokacjami, w związku z tymi wypowiedziami, które nie były przypadkowe, które były świadome. To była cała sekwencja zdarzeń, bardzo szczegółowa. Zresztą przecież nie jest tak, że głowa państwa jest w stanie przypadkowo rzucić nazwisko ambasadora konkretnego kraju w 1939 roku na przykład. Tak? Podejrzewam, że większość polskich polityków nie wymieniłaby ambasadora sowieckiego w Berlinie w 1939 roku, a Władimir Putin wymienił ambasadora polskiego w Berlinie, więc to było jakby świadome przygotowanie, gdzie będziemy mieli oczywiście wyzwolenie Auschwitz jako jeden z punktów, ale to wszystko zmierza w stronę 9 maja, no bo jest kolejna bardzo ważna, 9 dla Rosjan, 8 dla świata rocznica, czyli zakończenie II wojny światowej. I też trzeba wyraźnie zwrócić uwagę, że to nie jest tak, znaczy oczywiście Putin reaguje na bieżąco, tak? Znaczy ma pewną strategię, punkt po punkcie ją realizuje. Jednym z elementów tej strategii mogłoby być te Forum Holokaustu w Yad Vashem realizowane. Natomiast też nie jesteśmy, można powiedzieć, w najgorszej sytuacji, bo to Putin reaguje na pewne działania podjęte ze strony świata. Tak? Reaguje na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Ale skupmy się jeszcze na tym Yad Vashem, bo jednak nieobecni nie mają racji, więc jeżeli pan prezydent, oczywiście byłaby to pewna konfuzja, gdyby pojechał i nie mógł zabrać głosu, wysłuchując na przykład tego, co pan prezydent Władimir Putin miałby do powiedzenia i powiedzmy, że byłyby to nie do końca zgodne z prawdą historyczną jego tezy, no to jeżeli go tam nie będzie, jeżeli nikogo nie będzie, no to nikt na to nie zareaguje, a jednak oczy opinii publicznej międzynarodowej będą zwrócone również na to wydarzenie w Jerozolimie. Będzie obecny przedstawiciel Polski. Nie ma podjętej decyzji, to jest kompetencja MSZ-u, pana prezydenta, w jakiej randze będzie ten przedstawiciel Polski. Ale na obchodach 80. rocznicy wybuchu wojny z kolei w Warszawie Izrael był reprezentowany, mimo obecności 17 głów państw, Izrael był reprezentowany na poziomie ambasadora. Więc na pewno nie byłoby dobrze. Oczywiście nasza dyplomacja różnymi kanałami podjęła rozmowy o tym, żeby prezydent kraju, którego ponad 3 miliony obywateli stało się ofiarami Holokaustu polskich Żydów, tak, żeby mógł zabrać głos. Natomiast na pewno nie byłoby dobrze, gdyby głowa polskiego państwa, pan prezydent, miał siedzieć i słuchać kłamstw historycznych, manipulacji, oczywistych prowokacji Władimira Putina, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, i nie móc na to zareagować albo reagować jakąś konferencyjką gdzieś na uboczu robioną, więc została taka decyzja podjęta. Też można powiedzieć, że kalendarz może sprzyjać naszej narracji i
i naszemu interesowi, jeżeli by doszło do prowokacji w Yad Vashem, to przecież po kilku dniach są te główne obchody tu na miejscu, tu gdzie Niemcy dokonali tej straszliwej zbrodni, czyli w Auschwitz, bo obchody w Auschwitz będą kilka dni po tym forum Holokaustu w Jerozolimie. No tak, tutaj zresztą ze strony w różnych środowisk płyną takie dowody, można powiedzieć, wsparcia dla decyzji pana prezydenta, bo redaktor Forum Żydów Polskich Paweł Jędrzejewski napisał, że wszystko wskazuje na to, że w Jerozolimie będą przemawiać reprezentanci państw, które podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, główni sprawcy zagłady i ci, którzy ochoczo wydawali Żydów Niemcom na zagazowanie w Auschwitz. No to bardzo jest oczywiście kontrowersyjna i brutalna teza. Czy pan się z nią zgadza? Znaczy, bardzo ważne jest to, że to jest głos samego środowiska żydowskiego, tak? Części środowiska żydowskiego. To oczywiście nie jest w żaden sposób stanowisko polskie. My mamy swoje racjonalne powody. Pan prezydent je bardzo wyraźnie przedstawił, szeroko zresztą na konferencji prasowej po Radzie Gabinetowej z panem prezydentem. I jak mówię, no, prowokacje Putina z tego okresu przedświątecznego i świątecznego pokazały, że Rosja chce wykorzystać to wydarzenie do swoich celów, a my nie możemy się zgodzić na to, żeby grać według scenariusza pisanego na Kremlu. Prowadzimy polskie interesy i dla nas towarzyszy jest polska racja stanu. No, ale od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że nasze stosunki z Izraelem i ze środowiskami właśnie z żydowskimi no, uległy pogorszeniu. Czy też pan minister ma inne zdanie na ten temat? Jest wiele środowisk, z którymi współpracujemy, natomiast też udało się wypracować przecież w poprzedniej kadencji Sejmu, można powiedzieć, historyczne oświadczenie, wspólne oświadczenie dwóch premierów, czyli premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu, gdzie przedstawiamy prawdę historyczną, tak? Znaczy wspólne punkty dla obu stron. I to naprawdę jest bardzo ważne, ważkie wydarzenie, ważne oświadczenie, do którego możemy się często odwoływać, bo stanowi wspólne oświadczenie obu stron. Natomiast jeżeli Polska jest obrażana, pamiętajmy, że do dzisiaj nie usłyszeliśmy słowa, przepraszam za te haniebne słowa ministra edukacji narodowej Izraela, tak? Pana, że nie przekręcił nazwiska, Kaca zdaje się. Jednego ze współorganizatorów tego spotkania w Jerozolimie, tego forum w Jerozolimie. Więc jeżeli do dzisiaj nie usłyszeliśmy słowa przepraszam, no to dyplomacja wymaga zasady wzajemności, współdziałania, a nie takiego traktowania. Tu chodzi po prostu o interes Polski. My jesteśmy odpowiedzialnym rządem, który dobrze te sprawy polskie będzie prowadził. A czy fakt, że właśnie ten pan minister jest jednym ze współorganizatorów, był jednym z powodów decyzji o nieudaniu się do Jerozolimy przez pana prezydenta? Pan prezydent podjął taką decyzję, wyraźnie też ją zakomunikował, to znaczy naszym celem była możliwość zabrania głosu przez głowę polskiego państwa, czyli przez głowę przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, czyli państwa, które właśnie, którego 3 miliony obywateli zostało zamordowanych w tym straszliwym wydarzeniu. Jednocześnie wskazując na te argumenty, że inne państwa będą mogły przedstawiać swoje wizje, że Kreml podjął tą grę i przedstawił jakby pewne, wszedł w jakąś realizację strategii z narracją historyczną, więc Polska nie może na to nie reagować. I to jest podstawowy argument, który był grany potworem. Media izraelskie informowały wczoraj, że dyplomacja izraelska zastanawia się nad tym, jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby jednak skłonić pana prezydenta do przyjazdu. Myśli pan, że ta decyzja pana prezydenta może jeszcze ulec zmianie, czy już nie? Pan prezydent wyraźnie wskazał, że jeżeli będzie mu umożliwione zabranie głosu, to rozważy taką ewentualność. Natomiast po wczorajszym dniu wydaje się, że decyzja, można mówić o niej, że ma charakter ostateczności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był minister Michał Boś, minister środowiska, członek Rady Ministrów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia Państwa. Powtórka programu. Rządy pieniądza.
Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na rządy pieniądze. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pieniądzach, chciałam powiedzieć, czyli o wynagrodzeniach, o inflacji. Ale zaczniemy od sprawy bardziej bieżącej. Witam gości. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Raszkowski, dyrektor Instytutu Jagiellońskiego. Prezes czy dyrektor? Dzień dobry. Tak się teraz zawaham. Zatem panowie, powiedziałam, że rozpoczniemy od kwestii bardzo, bardzo bieżącej. Mam na myśli budżet państwa na 2020 rok, którym dzisiaj zajmie się Sejm. No i tam mamy zachowane pewne parametry, o których już rozmawialiśmy wcześniej, one już były w założeniach makroekonomicznych, potem się pojawiły w projekcie budżetu, w tym, co przyjął rząd. Wzrost PKB na ten moment na 3,7% jest określony. Nasz wzrost ma się opierać w znacznym stopniu, czy też może kluczowym, to już kwestia do dyskusji, na wzroście konsumpcji, wprawdzie mniejszym niż do tej pory, ale jednak również na eksporcie i inwestycjach, choć tutaj już toczą się dyskusje, czy te inwestycje, prawda, są na oczekiwanym poziomie, bo za rok 2019, tak, wzrosło 17%, bodaj około 17%, a założenie było, że 25%. No ale panowie, sytuacja polityczna, sytuacja związana z bezpieczeństwem, czy też brakiem bezpieczeństwa międzynarodowego, skłania nas chyba do zastanowienia się nad tym, jaki wpływ ta sytuacja może mieć również na nasz budżet, bo zawsze tego typu sytuacje konfliktowe są związane z gospodarką. My tutaj ciągle mówimy właśnie o bezpieczeństwie, mówimy o polityce, natomiast no tą gospodarką stoi tak w gruncie rzeczy i będzie miała na pewno wpływ na jej wyniki. Czy może mieć wpływ na również na Polskę, na polski budżet? Piotr Arak, rozpocznij. No, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ja wiem, że odpowiedź wydaje się oczywista, natomiast pytanie, będzie miała, na ile, tak? Będzie miała. Ja dzisiaj rano obserwowałem, jak się zmieniały w nocy sytuacja na rynku ropy, bo bezpośrednio po ataku irańskim na bazy amerykańskie w Iraku, no cena ropy wzrosła o 4% i od razu też szybko wzrosła chyba o 2% ceny złota, bo część inwestorów po prostu zaczęła lokować swoje pieniądze w innych dobrach, które są bardziej stabilne, są takimi bezpieczniejszymi przystaniami. Natomiast dosyć szybko też zaczęła tanieć. Więc dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w tej samej sytuacji, co przed atakiem, no co by oznaczało, że tak naprawdę rynek i inwestorzy przede wszystkim, czyli ci źli kapitaliści, którzy zawsze na chłodno podchodzą do tego, co się dzieje na świecie, nie widzą perspektywy wojny, która by ograniczała sens inwestowania w między innymi w ropę, no bo w podobnej sytuacji za prezydentury George'a W. Busha i drugiej interwencji w Iraku na początku XXI wieku, no było jednak tak, że po pierwsze byliśmy o wiele większym stopniu zależni od ropy niż dzisiaj. To też mówię o globalnych gospodarkach, jednak gaz stał się jednym z tych elementów, to o czym Marcin Raszkowski pewnie jeszcze lepiej wie ode mnie, stał jednym z tych elementów, który uzupełnia miksy energetyczne między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie Zachodniej. Więc na razie nie widać szansy na to, żeby po pierwsze była większa eskalacja tego konfliktu. Nikt na rynku się jeszcze tego nie spodziewa. A po drugie, też jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż to było lata temu. Nawet jakieś szokowe i szybkie wzrosty ceny ropy odbiją się oczywiście na między innymi na koszcie dowozu, co przez to wszystkie usługi i produkty zaczną drożeć i to będzie napędzało jeszcze bardziej inflację, którą zaczęliśmy obserwować dosyć istotnie w grudniu 2019 roku. No, ale na razie jeszcze nie można mówić, że grozi nam jakaś kataklizm gospodarczy spowodowany tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Są napięcia, dzieje się dużo, spadają samoloty, czy nie należy się z tego śmiać, ale jest bardzo dużo rzeczy, które rzeczywiście tam się narosły. Dodatkowo dochodzi do tego konflikt polityczny, który ma miejsce w Izraelu, który dodatkowo jakby też powoduje, że część rzeczy jest nadinterpretowanych.
No właśnie, ale pan tutaj powiedział o tym, że jesteśmy coraz mniej zależni od ropy. Mi się wydaje, że już parę razy w jakichś takich wypowiedziach, które wokół tego konfliktu były, pojawiły się właśnie tego typu sugestie. Ponadto może masz wprost stwierdzenia, gdzieś tam publicznie nawet nie słyszałam, ale jakby pojawiały się takie sugestie, że właśnie to już teraz to nie jest taki problem, aczkolwiek przy okazji tych ataków, ja już tak mówię, historycznie przypominając jakby w przeszłości ataki na ten właśnie region świata, to jak już tak, akurat tak się składa, że zawsze ze strony Stanów Zjednoczonych, albo tam jakoś odwrotnie, nie mówimy teraz już o wywoływaniu wojen, ale o pewnych sporach, jakie tam występują, to zawsze się mówi, że to jest też wojna o ropę. No nie wiem, czy tym razem rzeczywiście ta ropa taką rolę odgrywa. No i teraz Marcin Roszkowski, który powie nam o tym. Dobra, dobra wiadomość. Zgadzam się z tym oczywiście, co Piotr powiedział. Zrobiłem też mały przegląd pracy. Jest jedna zła wiadomość na początek roku. Zostało nam jeszcze ponad 9 litrów czystego spirytusu statystycznie do wypicia na jednego Polaka. To jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że jak Państwo się zastanawiacie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to gdybyśmy mieli te trochę wyśmiewane przez opozycję samochody elektryczne, to byśmy się tak bardzo tym nie przejmowali, bo jednak ta zmiana technologiczna by doprowadziła do tego, że ile kosztuje ropa, co się dzieje w Syrii, Kurdystanie, Izraelu, Libii, co robi Hezbollah, co się dzieje na Półwyspie Synaj, jakby było wtórne, czy tam jest tego ISIS, są dwa ISIS, czy pięć ISIS. No niestety jest tak, no, że z punktu widzenia gospodarki oczywiście. Surowce, bo... no, ale surowce napędzają ten konflikt na pewno. No to oczywiście nasi sojusznicy tam przywracają za pewien czas demokrację. Natomiast ten konflikt jest trochę takim problemem, że no, w Stanach Zjednoczonych analitycy, czy naukowcy, czy administracja nazywa to takim odrastaniem dżungli. Jak Stany Zjednoczone się gdzieś nie angażują, to ta dżungla odrasta i lokalne supermocarstwa powstają. Lokalne oczywiście. I taką siłą jest Iran, taką siłą jest Turcja, taką siłą jest Egipt, taką siłą jest Arabia Saudyjska, czy potencjał mają do tego. I te wszystkie rzeczy się międlą, do tego wpuszczona została tam Rosja jeszcze w dużej przestrzeni, więc mamy kompletnie zdestabilizowany region. Setki tysięcy chrześcijan stamtąd zostały albo wymordowane, albo wyrzucone, więc mamy, no to nie jest bezpieczne i spokojne miejsce do mieszkania, więc niestety jest tak, że ta sytuacja będzie wpływała na nas. Jak długo będziemy potrzebować tych paliw z tamtego regionu, a no, trochę ich mamy cały czas. W ogóle jakiś tak się nie wiem, czy się zgodzicie, ale te paliwa, które napędzają naszą gospodarkę, w dużej części pochodzą z takich krajów, które łagodnie podchodzą do praw człowieka i takich różnych rzeczy, które są tutaj wysoko szanowane w praworządności i takich różnych przestrzeni. I niestety jest tak, że one też destabilizują i napędzają te różne reżimy. No, dobrym przykładem też jest Rosja, tak, ale akurat Bliski Wschód, no, no, oczywiście na to się nakłada też jeszcze jeden element polityczny, bo prezydent Trump ma w listopadzie, tak, 6 listopada albo 11 wybory i zawsze taki prezydent czasu wojny, no, jest, ma łatwiej niestety w czasie kampanii. No to, i to wszystko na nas będzie wpływało, no, czy chcemy, czy nie chcemy. I to nie są dobre wiadomości. No właśnie, no dobrze, ale teraz tak patrząc, jeszcze wracając do Ostrycy, to rzeczywiście samochody elektryczne, jak tak się zastanowimy nad tym, są jakimś rozwiązaniem tego konfliktu. No ale chyba to jednak nie rozważamy w przeciągu najbliższych 2 tygodni czy 2 miesięcy, no, nawet mam wrażenie. Nie chcę mówić tutaj, że 2 tygodnie tam ten konflikt potrwa, bo to tak trochę historycznie źle się kojarzy, więc też nie chcę do tego się odwoływać. Natomiast, no dobrze, a tak bezpośrednio na nasz budżet, bo myśmy teraz panowie powiedzieli ogólnie na gospodarkę, a czy to na przykład może oznaczać jakąś rewizję owego projektu budżetu, czy też budżetu, na przykład, że tak się cała gospodarka, już teraz nie tylko mówiąc o samych już tych paliwach, nie tylko mówiąc już o ropie, czy nawet gazie, czy może tak być, że to w ogóle tak płynie na globalną, europejską gospodarkę, że trzeba będzie jakoś rewidować nasz budżet, czy jednak te 3,7 to jest bezpieczne, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, tak? No ja właśnie powiedziałbym, że to 3,7 nie jest do końca
bezpieczne, jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne bardziej niż zewnętrzne. No jeszcze to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście jest, sprawia, że my o tym dyskutujemy. Sprawia też, że polscy inwestorzy, którzy trochę wchodzą już na rynki zagraniczne, zaczynają się bardziej liczyć pieniądze, bo martwią się właśnie między innymi tym, że na przykład koszty transportu nie będą rosły. Tak, to jest główny czynnik i główne zmartwienie. A te wewnętrzne to o czym? Czynniki wewnętrzne, no to jest to, że pamiętajmy, no my zawsze mówimy o realnym wzroście gospodarczym, czyli tym, o który jest zmniejszony o stopę inflacji. Czyli w momencie, w którym stopa inflacji rośnie, no to tak naprawdę realny wzrost gospodarczy się zmniejsza. Mhm. Czyli w momencie, w którym w pierwszym kwartale na przykład inflacja by wyskoczyła i mówię, że nie ma jeszcze prognoz, które to pokazują, aby wyskoczyła powyżej 4%, no to by oznaczało, że realny wzrost gospodarczy, pomimo tego, że reszta tych elementów się nie zmieniła, spadłby poniżej 3,7% i by mógł wynosić, nie wiem, 3,5, może 3,4%. Co by oznaczało, że polska gospodarka się realnie wolniej rozwija, no bo czynniki związane z wzrostem wynagrodzeń, większą konsumpcją znajdują odzwierciedlenie to w znacznie większym stopniu niż w przeszłości, w wzroście kosztów usług i koszcie produktów, no i w tych podwyżkach, które możemy częściowo zaobserwować na części produktów i usług. A pamiętajmy, że my jesteśmy dopiero na początku fali, nie chcę mówić, że podwyżek, ale zmian też wynikających z przepisów prawa i też rewizji polityki sprzedażowej w wielu segmentach usługowych, bo ten pierwszy kwartał taki najczęściej jest. Stąd ta inflacja może być powyżej na przykład celu inflacyjnego i jego przedziału ufności Narodowego Banku Polskiego i może być tak, że będziemy się już bardziej ocierać o granice interwencji NBP-u i te posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które z tego co wiem, są ciekawsze. Bardzo ciekawe, będą jeszcze ciekawsze niż normalnie i na pewno będą te ciekawe dyskusje dotyczące tego, co bank centralny powinien zrobić w takim momencie. Panowie, to skoro mamy taki dzień pesymizmu... To nie jest pesymizm. Nie, ale po jakimś sensie też, no takie analizy, tak, jeżeli inflacja zagrudzi na 3,4% do listopada 2,6%, no to jest oceniane jako bardzo duży skok, tak, że to jest duży skok inflacji, że ciągle utrzymujemy się w tym celu inflacyjnym, ale no niewiele nam brak, bo jeżeli 3,5% jest górną granicą, jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej ciągle, że tak powiem, stoi na tym samym poziomie. No to... Tam jest dwóch chyba członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy zaczynają głośno mówić o tym, że trzeba coś zrobić ze stopami, bo rzeczywiście może być już za późno. Rada Polityki Pieniężnej ma... zrobić? No, podnieść się Rada Polityki Pieniężnej. Czekam, żeby... Rada Polityki Pieniężnej ma taki problem, bo tak z dnia na dzień to się kompletnie nic nie dzieje z punktu widzenia. Natomiast brak decyzji albo spóźniony, czy decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest spóźniona, to widać po kilku kwartałach dopiero. Więc tak naprawdę taki krótki, mały wycinek nic nam nie powie, ale rzeczywiście te głosy tam się pojawiają, a to są działania, chodzi o to, żeby te kredyty tak nie a to są działania procykliczne, czyli wspomagające spowolnienie gospodarcze. No więc zobaczymy, a wracając do budżetu, budżet jest taką projekcją, czy takim planem na jeżeli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie zrównoważony, to będzie zrównoważony, ale efekt tego będziemy dopiero mogli jakby podsumować na koniec roku. No, niestety dla nas, a wtedy dla rządu, inflacja jest takim jakby dodatkowym podatkiem, który też pomaga rządowi, bo te płace, znaczy ona weryfikuje, inflacja weryfikuje płace dopiero po pewnym czasie, mimo tego, że rzeczywiście się wzrost wynagrodzeń jest wysoki, bo tam chyba 6 punktów jest. No panowie, ale czy pomaga i czy pomoże w dłuższej perspektywie, tak teraz nawiązuję trochę do tego, co powiedział pan Piotr Arak, jeżeli żywność wzrosła w grudniu miesiąc do rok do roku o 7%, to jest pytanie, tak jak pan powiedział, jak to wpłynie na poziom konsumpcji, to jednak jest tak, ciągle wracamy do tego oczywistego, chciałbym powiedzieć, oczywistego faktu, że jednak ci, którzy konsumują, to oni wszystko wydają i tak dalej, więc to jest, jeżeli tą konsumpcją ciągle stoimy, no to czy ona nie osłabnie, no po prostu mówiąc tak już wprost.
No i to też nie jest rzecz nieprzewidywalna. To znaczy my po pierwsze spodziewaliśmy się tej górki inflacyjnej w roku 2020. Spodziewaliśmy się też, w sensie mówię o większości analityków, nie wiem, w Banku Centralnym, o naszych analitykach u nas w Instytucie, tego, że rzeczywiście inflacja w tym roku będzie wyższa. Po drugie, że wzrost gospodarczy będzie niższy. I ceny energii elektrycznej już nie będą jej stabilizować. No raczej, to też pamiętajmy, że 1/4 koszyka inflacyjnego w przypadku Polski, tej inflacji CPI, to przede wszystkim są wydatki gospodarstw domowych na żywność. Więc jednak nawet ceny energii, jak ważne by nie były, determinujące wartość wielu usług i produktów, to o wiele istotniejsze jest to, co się dzieje z żywnością. A jest tak, że przez susze, które widzieliśmy w ostatnich 2 latach, po prostu jakość zbiorów w Polsce była mniejsza. I nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w regionie Europy Środkowej i także Europie ogółem. Ja nawiązuję do tej energii, dlatego że za grudzień jest minus 1,8, tak? Ceny energii, a paliw, żebyśmy tak już koło zataczamy, minus 0,2, może nie dużo, ale jednak minus. I stąd ten stabilizujący czynnik. A teraz tak mówimy, że z tymi paliwami. Ceny spadły z kilku powodów, między innymi dramatycznie szybko rośnie import, co pogarsza sytuację spółek wytwarzania. Po drugie, przestała nareszcie obowiązywać ustawa ta powstrzymująca wzrost cen energii, bo ona też dewastowała spółki, bo spółki już po prostu pieniędzy one nie miały, więc w tym roku ten eksperyment nie był ćwiczony. Ceny energii hurtowej troszeczkę spadły, ale to nie znaczy, że na przykład przez dystrybucję te koszty nie wzrosną, bo ten sektor akurat potrzebuje inwestycji, więc to akurat inflacja w koszyku CPI, inflacja spowodowana wzrostem cen energii jest, tak jak tutaj powiedział, z gospodarstw domowych, a gospodarstwa domowe w przeważającej swojej masie mają taryfy regulowane przez górę, więc jak górę mówi, że wzrośnie tam o 5% czy 7% czy tam ileś, to tyle wzrośnie, a warto przypomnieć, że z 4 tych największych spółek tylko jedna, Tauron, dostał zgodę na podwyżkę taryf, a pozostałe 3 przestrzeliły ze swoimi propozycjami i te koszty wytwarzania nie zostały uwzględnione i taryfy pozostały realnie na poziomie końca roku 2017, jeżeli dobrze liczę. Więc mamy taką sytuację dosyć nietypową na rynku energii. Oczywiście teraz kolejnych dobrych wiadomości jest tak, że można zmienić sposób formułowania koszyka inflacyjnego i dzięki temu inflacja spadnie, ale to odczuwalny sposób. No, a jak to wpłynie na siłę nabywczą gospodarstw domowych? Panowie, jak to wpłynie na siłę nabywczą gospodarstw domowych? Bo mówiąc o budżecie, tak ciągle odnosząc się do jego poszczególnych elementów, że na przykład pozostają transfery społeczne na dotychczasowym poziomie. No więc część oczywiście dochodów, która gospodarstw domowych, która z tego wynika i która jest jednak w znacznym, czy też kluczowym procencie przeznaczana na konsumpcję bieżącą, na wydatki bieżące, może tak, bo jeżeli mówimy na przykład o świadczeniach na dzieci, to na wydatki na dzieci, no to co, teraz ich, powiecie panowie, że teraz ich zdolność nabywcza również tych świadczeń spadnie? No wydaje się, że tak jak rozmawialiśmy o impulsie fiskalnym, który został zaproponowany mniej więcej w połowie roku 2019, polegający na tym, że mamy to świadczenie 500 zł wypłacane na każde dziecko w gospodarstwie domowym. No i wtedy to było tak, że i z perspektywy pewnie czasu możemy ocenić, że to była interwencja dobra dla polskiej gospodarki, no bo okazało się, że ta konsumpcja mogła dalej trwać i może dalej trwać w roku 2020, więc ta interwencja jakaś została wprowadzona. To znaczy, że ta siła nabywcza związana ze czy w większości gospodarstw domowych w Polsce została zwiększona. Ale to już widzieliśmy w połowie, no tak. Natomiast no, są pewne granice możliwości tego, co państwo polskie jest w stanie zaproponować. To też widać w kierunku tych propozycji, które rząd zgłasza. To znaczy, żeby drugi filar wzrostu gospodarczego odbudowywać i go wzmacniać, a mianowicie inwestycje. I to jest to, żeby firmy były zainteresowane tym, żeby lokować swój kapitał w przeróżne projekty na terenie naszego kraju, reinwestować środki, między innymi ten estoński CIT, te ulgi na robotyzację, automatyzację, zakup robotów przemysłowych,
innowacje w ramach przedsiębiorstw są tym elementem, który sprawi, że może sprawić, że firmy będą inwestowały więcej. No i to będzie ten drugi element, który odgrywał w ostatnich 3-4 latach mniejszą rolę. Nawet nie 4, no w ogóle my jesteśmy ze względu na nasz duży rynek wewnętrzny państwem i gospodarką bardzo uzależnioną od konsumpcji i tego, że ona kształtuje naszą koniunkturę gospodarczą. O ile poziom inwestycji wzrośnie? No i to jest właśnie pytanie trochę do przedsiębiorców. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jak pan premier Rzeczypospolitej zaczynał urzędowanie w poprzedniej kadencji, to wielokrotnie mówił o tam 200-kilkudziesięciu miliardach, które są na kontach przedsiębiorców. Tak, no i żeby premier chciał, żebyśmy jako przedsiębiorcy więcej inwestowali, to jest właśnie ten element, ta składowa PKB, która jest jeszcze do poprawienia. Więc pytanie, czy przez, no już jakby konsumpcję pewnie nie da się zwiększać w nieskończoność, bo to jest, ale inwestycje są tą przestrzenią właśnie do wzrostu czy utrzymania. No to o ile wzrost? No żebyśmy mogli potem na koniec roku powiedzieć, czy się panowie pomylili, czy nie. No, ale teraz odwróżymy z fusów, raczej mówimy o trendach czy tendencjach. No, próbowałam coś wyciągnąć, żeby można było ale ja tylko dodam, że to nie jest... dowiemy, ile jeszcze spirytus po nich wypisać. A, to nie jest właśnie w tej porze. To nie jest nie o tej porze. Tak, nie o tej porze, ale... Nie zachęcamy, czy pamiętajmy, że nawet w momencie, w którym wszystkie kraje mają ten sam problem, to znaczy ze wzrostem inwestycji w sektorze przedsiębiorstw i też między innymi dlatego niemieckie, nie wiem, think tanki, instytuty badawcze, prasa niemiecka, a także nie wiem, Financial Times zachęcają Niemcy do inwestycji publicznych i do tego, żeby więcej interweniować na rynku, ale pamiętajmy, na zachodzie, w strefie euro, mamy ujemne stopy procentowe, czyli jak trzymamy pieniądze w banku, to tracimy. Płacimy no, u nas też powoli zaczynamy tracić. O tym firmy nie inwestują. Ale o tym chciałam porozmawiać, bo banki planują zmniejszenia, ale to już jutro. Dziękuję bardzo. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dziękuję bardzo. Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. Dzień dobry, Michał Rachon, witam Państwa serdecznie. A Tomasz Duchanowski i Samuel Pereira są Państwa i moimi gośćmi. Dzień dobry, witam Panów. Dzień dobry. No to może najpierw zacznijmy od tego materiału. Słyszeliśmy przed chwilą materiał Radia Szczecin, który dziś rano pojawił się. Kolejny materiał dotyczący pieniędzy i Pana Profesora Grodzkiego. Wczoraj Marszałek Senatu, zapowiadając pozwy skierowane m.in. przeciwko Panom, czyli przeciwko Samuelowi Pereirze i przeciwko Tomaszowi Grodzkiemu, mówił, że to wszystko są elementy nagonki, w istocie sugerując też siłą rzeczy, że są to wszystko ludzie podstawieni. Autor tego i innych materiałów, Tomasz Duchanowski, jak na to odpowiada? Nie wiem, czy są to ludzie podstawieni. Wiem natomiast, że do Radia Szczecin niemal codziennie dzwoni w tej chwili telefon. Nie tylko do działu informacji telefony są, też i do działu marketingu, i ludzie chcą opowiadać historię z przeszłości Tomasza Grodzkiego. Dzisiaj przedstawiliśmy już kolejną, to już jest szósty świadek, który mówi o tym, że dochodziło do działań, do zachowań korupcyjnych w szpitalu. Przerwę tylko na sekundę dla tych, którzy nie śledzą tego na bieżąco. Ta dzisiejsza informacja i ten materiał, który usłyszeliśmy przed chwilą, to jest nowy człowiek, to jest człowiek, który do tej pory się nie wypowiadał i dziś po raz pierwszy opinia publiczna mogła o tym usłyszeć, tak? Tak, to jest kolejna osoba, która się do nas zgłosiła. Tak jak powiedziałem, jest to już szósta historia. Tych osób, z którymi ja rozmawiałem, jest już w sumie kilkanaście, bo czasami są to całe rodziny, które opowiadają różne wstrząsające historie, że wręcz by się byli czasem zmuszani do tego, żeby płacić za operacje ich bliskich. Tu jest o tyle istotne z tym mężczyzną, który się wypowiada dziś na antenie Radia Szczecin, że jest to osoba, która bezpośrednio płaciła profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu, płaciła w szpitalu za usługę, która powinna być zupełnie darmowa, bo człowiek, który jest ubezpieczony, płaci składki ZUS-owskie. No ale pan profesor Grodzki twierdzi, że nigdy żadnych pieniędzy nie przyjmował. Wczoraj mówił to na konferencji prasowej. Profesor Grodzki mówi różne rzeczy i te rzeczy są czasami sprzeczne, czasami nie trzymające się takiego zdrowego rozsądku, dlatego że wczoraj na przykład mówił, że sporadycznie przyjmował ludzi w swojej praktyce lekarskiej. Ja to sprawdziłem w oświadczeniu majątkowym z roku 2016. Profesor Tomasz Grodzki wpisał kwotę właśnie z tej praktyki
że zarobił 130 tysięcy złotych. Jeżeli to były wizyty sporadyczne, to właśnie świadczy o tym, że to nie mogło tak być, skoro profesor mówił, że za jedną wizytę brał 150 zł. Jeżeli przeliczymy te 130 tysięcy, to wychodzi, że tych wizyt było ponad 800. Także to są też, to co mówi profesor Grodzki, to budzi kolejne pytanie, na które warto, żeby profesor odpowiedział. No dobrze, ale profesor twierdzi również i na dowód tego wczoraj przedstawił nagranie, oświadczenie osoby, która również wystąpiła i została opisana w artykule Radio Z. To pan Tadeusz Staszczyk, który powiedział, napisał również, chciałem oświadczyć, że 30 grudnia 2019 roku przyszedł do mnie pan ze szpitala, wpuściłem go do domu, on przyszedł do mnie do pokoju, wyjął portfel i oświadczył, że otrzymam 5000 zł, jeśli napiszę oświadczenie, że dr Grodzki zażądał ode mnie pieniędzy i tylko po daniu ich przyjął mnie do szpitala, co jest fałszem, obłudą i draństwem, tak słychać na nagraniu, i ma to być dowód na to, że oskarżenia przeciwko profesorowi Grodzkiemu są wyssane z palca. Ja to odbieram jako taką próbę odebrania wiarygodności mi i Radiu Szczecin poprzez pokazanie takiego świadka. Natomiast to, że był to funkcjonariusz UB, dla mnie jest to osoba, której wiarygodność jest równa zeru. To nie jest absolutnie osoba, z którą ja bym w ogóle rozmawiał. Ci świadkowie, których historie zostały przedstawione na antenie Radia Szczecin, to są osoby wiarygodne, są osoby. Jedna z tych osób wykonuje zawód zaufania publicznego, nigdy wcześniej nie byli karani i żadna z nich nie była ani funkcjonariuszem UB, ani Służby Bezpieczeństwa. Samuel Pereira był również bohaterem wczorajszej konferencji. Mamy informacje podane o tym, że panowie będą pozwani. No więc pierwsze pytanie, czy to panu w ogóle jakieś pozwy już na tę chwilę dotarły, czy na razie to jest zapowiedź Samuel Pereira? Pan Sasnik wprowadził opinię publiczną w błąd i to w Senacie, występując publicznie na zaproszenie marszałka, mówiąc, że przynajmniej o mnie i też o koledze redaktorze, że jestem oskarżony, co jest oczywistą nieprawdą, nawet pozew jeszcze nie dotarł. Podobno przyczyną, czy tam pretekstem do pozwania ma być. To mają to być prywatne akty oskarżenia. Tak, mój komentarz odnośnie, co ciekawe, jego wypowiedzi w antenie jednej z prywatnych telewizji, gdzie mówił o tym słynnym przyjęciu koperty w prywatnym gabinecie, czy też pieniędzy w prywatnym gabinecie, bo on tłumaczył, że to nie było w publicznym, ale w prywatnym. Poczekam i oczywiście chętnie spotkam się i z panem marszałkiem, i z panem mecenasem. On jest znany z tego, że prowadzi sprawy głównie medialnie, tak? Ten mecenas konkretnie jest też bardzo zaprzyjaźniony z politykami Platformy, więc nie dziwne, że musi jakieś działania podejmować. Ja powiem w ten sposób. Myślę, że początek całej sprawy jest kilka miesięcy temu, kiedy Grodzki bardzo chciał zostać marszałkiem, a miał trudne zadanie, bo był murowanym kandydatem Bogdan Borusewicz. Więc żeby to zrobić, on stworzył całą tą historię, która nie znalazła żadnego potwierdzenia w faktach, z tym, że ktoś mu proponował korzyść polityczną w postaci zostania ministrem. Dzięki temu tym marszałkiem został. Nigdzie nie potwierdzono, kto miałby tu mu proponować, jaka osoba, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach. Więc to była pierwsza teresa na wiarygodności. Później pojawiła się jako pierwsza pod nazwiskiem profesor Popiela, która powiedziała konkretnie, co mu zarzuca. Była oburzona, jakby, że on jest kandydatem na marszałka. Później się okazało, że mówię, że nie miał kontaktu, a jednak ten kontakt miał i na to też Radio Szczecin przedstawił dowody. Kiedy zaczęli pojawiać się kolejni świadkowie, to najpierw była próba ich dyskredytacji, czyli pytanie, dlaczego dopiero teraz, kiedy jest... Często się zdarza, że ludzie po latach, kiedy ktoś jest tym pierwszym,
i za nim idą kolejni, że składają tego typu zeznania. I myślę, że marszałek Grodzki zrozumiał, że to nie koniec. Zaczął on ciążyć nie tylko kolegom z Koalicji Obywatelskiej, ale również innych partii, czyli Lewicy i PSL, przepraszam, które poparły go na marszałka. No tak, ale musiał coś zrobić. Ale kiedy zadaje się... Tylko dokończył on dwie rzeczy postanowił zrobić razem ze swoim mecenasem, czyli zdyskredytować media i już odebrać im wiarygodność, które o tym informowały, które nie bały się tych różnych gruźb, i zdyskredytować świadków w postaci tej, moim zdaniem, wymyślonej historii. Dlaczego mówię wymyślonej? Bo na razie mamy kartkę A5. Mężczyzna, 90-letni ubek, wziął i na kartce papieru napisał historię. Nie ma oprócz tego żadnych innych dowodów. No to na czym polega ta historia, która została opisana? Z tego, co usłyszeliśmy na konferencji prasowej, do tego człowieka w latach 50. był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Miał przyjść człowiek, który twierdzi, że miał mu zaproponować pieniądze. Tak, powiedzmy, był funkcjonariuszem UB stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa w systemie, którego kluczem było kłamstwo. I on opowiada historię taką. Siedziałem w domu, przyszedł jakiś tajemniczy mężczyzna, rozmawiałem z nim 5 minut. On mi złożył propozycję, wyjął z portfela 5000 zł, ja go postraszyłem sąsiadami, ale tak naprawdę nic nie zrobiłem, nie wezwałem policji, żadnych działań nie dokonał. I to jest, proszę Państwa, bo to Onet publikował, dzięki temu zresztą udało się ustalić, że to jest właśnie były ubek. Onet opublikował to oświadczenie, to jest kartka papieru A5, no jeśli jakiekolwiek medium publikuje tego typu informacje jako fakt na podstawie kartki A5, a marszałek Senatu organizuje konferencję w Senacie i dla niego powodem do chwały jest to, że osobą, która gwarantuje jego uczciwości jest ubek, no to sam sobie wystawia świadectwo. Tomasz Duchanowski, w tej sprawie pan marszałek Grodzki, czy w kolejnych tych sprawach pan marszałek Grodzki twierdzi, że w istocie to jest nagonka na Senat i w istocie chodzi o atak na Senat. Znowu jest pan autorem tych materiałów, jak pan odpowie na te słowa. Marszałek Grodzki zresztą w wypowiedziach, jego biuro prasowe, w wypowiedziach dla Radia Szczecin twierdził, że nie będzie komentował tych spraw, no jednak komentuje. Szkoda, że marszałek nie zdecydował się, żeby się wytłumaczyć z tych historii, które publikujemy na antenie Radia Szczecin. Znaczy, trudno komentować, to są ludzie, którzy do nas przychodzą, są to osoby autentyczne, opowiadają prawdziwe historie. No dobrze, czy pan zna nazwiska tych osób? Oczywiście, że znam ich nazwisko z każdym. Pan marszałek twierdzi, że to są osoby anonimowe. No i to nie jest prawda, z tego powodu też ja się nie obawiam tego procesu, który chce nam wytoczyć marszałek Grodzki, dlatego że są to historie prawdziwe i Radio Szczecin podało prawdę. Dlatego tutaj ja jestem spokojny. Mam nadzieję, że ta prawda, którą podaliśmy, też i zwycięży w sądzie. Pan marszałek Grodzki mówi o wątpliwościach, jakie ma względem, rozumiem, tych informacji, ale też z tego, co publikowało Radio Szczecin, wynika, że w wielu wypadkach są twarde dowody na to, że pan profesor Grodzki tych ludzi, konkretnych ludzi leczył i że faktycznie miał z nimi do czynienia i że faktycznie bądź oni, bądź członkowie ich rodzin byli leczeni przez profesora. Tak, bo to nie są tylko wypowiedzi tych ludzi. Te osoby mają, część z tych osób ma dokumentację, która zachowała sobie na pamiątkę z tego okresu, tak jak ten mężczyzna, który dziś wypowiadał się na antenie Radia Szczecin, on ma i dokumentację i zachował sobie te zdjęcia rentgenowskie, za które musiał zapłacić, bo był bardzo zdziwiony tym, że za taką usługę w państwowym szpitalu musi zapłacić, ale też są i inne dowody, na przykład wyciągi z kont bankowych w tym okresie, kiedy od osób, które płaciły Grodzkiemu, w tym okresie, kiedy właśnie trzeba było tą korzyść majątkową przekazać profesorowi. Są też osoby, które są w stanie poświadczyć o tym, że takie zdarzenia miały miejsce, bo rodziny opowiadały o tym wielu osobom jeszcze w tamtym okresie, także tych świadków jest bardzo dużo. Jakie w takim razie w tym konkretnym wypadku, o którym mówimy dzisiaj, czy ten wypadek, który dziś został opisany przez Radio Szczecin, kwota 200 zł dziś nie wydaje się kwotą dużą, jak to wyglądało wówczas?
To, znaczy to rzeczywiście z naszej perspektywy nie jest to duża kwota 200 zł, ale nawet jeśli byłoby to dziś 200 zł, to jest to przestępstwo. Takich rzeczy nie wolno robić w szpitalu, nie można brać pieniędzy za wykonanie zdjęć rentgenowskich. Natomiast wtedy to rzeczywiście była kwota znacząca dla tego pana, to przeliczając na dziś byłoby powyżej 1000 zł. Dlatego no tutaj, tak jak mówię, nie ma znaczenia, jaka to była kwota, chodzi o to, że takie rzeczy po prostu nie można robić. Za chwilę jeszcze pytanie do Samuela Pereiry dotyczące fundacji, bo pan profesor mówi wiele o fundacji, ale jeszcze jedno pytanie. Panie dyrektorze, zwracam się do Tomasza Duklanowskiego, publikował kilkanaście miesięcy temu serię tekstów, które również wówczas ściągnęły burzę na redakcję Radia Szczecin i na pana również, teksty dotyczące Stanisława Gawłowskiego, i wówczas mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym mechanizmem. W pierwszej chwili absolutne zaprzeczenia, na przykład zaprzeczenia dotyczące informacji, że w mieszkaniu Stanisława Gawłowskiego świadczone były usługi przez panie lekkich obyczajów, tak to nazwijmy. Początkowo te informacje były dementowane, ale okazywało się, że jednak są prawdziwe. Widzi pan jakieś podobieństwa? Znaczy to jest podobieństw jest dużo, bo to ta sama rozgłośnia Radio Z, ten sam reporter wtedy próbował przekonać, że my się pomyliliśmy, że to nie było to samo mieszkanie. Pojechał do, chodzi o reportera Miłosza Posłowskiego, który pojechał do żony posła Gawłowskiego, która powiedziała, że widziała ten materiał, że to są zdjęcia nie z jej mieszkania, że my się pomyliliśmy. I dopiero po tym, jak telewizja opublikowała informację, wyciąg z ksiąg wieczystych, które niezbicie potwierdziły, że